23 maja 2021 roku w powietrzu rozegrał się dramat. Nad polskim samolotem lecącym z Aten do Wilna przejęto kontrolę i zmuszono pilotów do awaryjnego lądowania w Mińsku. Skutkowało to bezprawnym pozbawieniem wolności 132 osób znajdujących się na pokładzie. Wśród nich były dwie Suwałczanki, była rektor PWSZ oraz Ewa Sidorek, była wiceprezydent miasta. Obie kobiety przeżyły traumę. W toku śledztwa zabezpieczono nagrania rozmów z kokpitu samolotu, w tym rejestrator rozmów oraz dane techniczne z przebiegu lotu z tzw. czarnej skrzynki. Pozyskano też raporty członków załogi dotyczące przebiegu lotu. Przesłuchano świadków, czyli załogę i pasażerów samolotu. Zabezpieczono nagrania i zdjęcia, w tym te wykonane przez pasażerów. Uzyskano dowody na podstawie europejskich nakazów dochodzeniowych, wyliczają śledczy. Tak zgromadzony materiał dowodowy pozwolił ustalić, iż przejęcie kontroli nad samolotem polegało na przekazaniu przez sprawców nieprawdziwej informacji o rzekomym ładunku wybuchowym, a następnie zmuszeniu pilotów samolotu do awaryjnego lądowania na lotnisku w Mińsku, doprowadzając tym samym do bezprawnego pozbawienia wolności załogi i pasażerów samolotu. Materiał dowodowy wprost wskazuje, iż rzeczywistym celem działania sprawców była chęć zatrzymania w Mińsku białoruskiego opozycjonisty Ramana Pratasiewicza. Białorusini oczywiście tego zatrzymania dokonali. Prokurator na podstawie zgromadzonych dowodów sporządził postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec trzech obywateli Białorusi. Leonida C., byłego dyrektora Białoruskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Jewgenii T., szefa zmiany kontroli lotów w Mińsku oraz Andrzeja M., naczelnika KGB. Zarzuty te dotyczą przejęcia kontroli nad samolotem linii lotniczych Ryanair relacji Ateny-Wilno poprzez użycie podstępu polegającego na przekazaniu załodze samolotu nieprawdziwej informacji o rzekomym ładunku wybuchowym znajdującym się na pokładzie samolotu i groźbie eksplozji nad terytorium Litwy. Podejrzani nie przebywają na terenie Polski, więc prokurator nie mógł im ogłosić postanowień o przedstawieniu zarzutów. Skierował jednak do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania w celu uruchomienia procedury poszukiwań krajowych i międzynarodowych. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec wyżej wymienionych podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania. To otworzyło prokuratorowi drogę do wszczęcia poszukiwań podejrzanych listami gończymi. W najbliższych dniach prokurator wystąpi do sądu z wnioskiem o wydanie europejskich nakazów aresztowania oraz zawnioskuje do Interpolu o wszczęcie poszukiwań czerwoną notą. W postępowaniu uczestniczy również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.